technik budownictwa wodnego. Technik budownictwa wodnego zajmuje się wykonywaniem robót regulacyjnych i hydrotechnicznych. Organizuje też prace związane z regulacją cieków naturalnych oraz z budową urządzeń wodnych. Osoba z takim wykształceniem może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się budową oraz utrzymaniem budowli wodnych. Jesteśmy na budowie pod nazwą Modernizacja wału wiślanego w Dolinie Stężyckiej na odcinku 4 plus 100 do 5 plus 292. Modernizacja polega na wykonaniu przesłony o głębokości 12 metrów, która to w znacznym stopniu ograniczy filtrację wód przez wał przeciwpowodziowy. Ponadto zostaną wykonane ciągi komunikacyjne na ławie przywałowej, usprawniające możliwość poruszania się. W przypadku powodzi na koronie wału przewidziany jest ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej, który po prostu umożliwi swobodne podróżowanie, ewentualnie po prostu spacery i rekreacje. Technik budownictwa wodnego wykonuje roboty związane z utrzymaniem oraz regulacją cieków naturalnych, takich jak rzeki, strumienie czy potoki. Pracuje na podstawie odgórnie określonych norm, które dokładnie określają zakres wykonywania robót regulacyjnych i utrzymaniowych. Utrzymanie cieków naturalnych polega na poszerzaniu, pogłębianiu oraz oczyszczaniu ich koryt. Z kolei do regulacji wykorzystuje się surowce naturalne, takie jak różne rośliny wodne czy kamienie. Przy pracy z ciekami naturalnymi ważne jest, aby zanadto nie ingerować w środowisko. Stan koryt określa się podczas cyklicznych przeglądów. Na podstawie ich wyników zapada decyzja, czy potrzebna jest ludzka ingerencja. Na budowie wału przeciwpowodziowego w Stężycy pracuje tak zwany trench mixer, który ma za zadanie wykonanie przesłony cementowo-bentonitowej w głębokości 12 metrów oraz poszerzenie drogi przywałowej i wykonanie pasów technologicznych na koronie wałów i na drodze przywałowej. Praca odbywa się w przedłużonej zmianie. Potrzebna jest około 20-25 pracowników. Na tego typu budowie pracują technicy i inżynierowie, którzy są niezbędni do wykonywania tego typu prac. Oni zajmują się nadzorowaniem prac w terenie, zlecają operatorom ich zadania. Nasza firma przestrzega zasad BHP. Technicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo wszystkich ludzi pracujących na budowie. Technik budownictwa wodnego wykonuje roboty związane z budową, eksploatacją oraz remontami urządzeń wodnych. Na terenie budowy realizuje się prace betoniarskie, zbrojarskie, ślusarskie, kowalskie, a nawet ciesielskie. Uważam, że budowa wałów i modernizacja tych starych wałów, które nie w pełni spełniają swoją rolę, jest rzeczą bardzo potrzebną. Brak tych wałów spowodowałby ciągłe podtopienia. Każdy, powiedzmy, zwiększony stan wody na Wiśle powodowałby zalewanie tych pól. I te wszystkie, powiedzmy, wysiłki rolników szłyby na marne. Dlatego technik budownictwa wodnego podczas nauki musi posiąść bardzo szeroki wachlarz wiedzy oraz umiejętności z zakresu różnych działów budownictwa. W czasie zagrożenia powodziowego teren robót powinien zostać odpowiednio zabezpieczony. Pracownicy wiedzą, jakie miejsca są szczególnie zagrożone, a także znają procedury obowiązujące w warunkach, kiedy grozi im niebezpieczeństwo. Są przygotowani na każdą ewentualność. Technik budownictwa wodnego w swojej pracy posługuje się taśmą mierniczą do wykonywania pomiarów, niwelatorem do pomiaru różnicy wysokości terenu, teodolitem do pomiaru kątów między punktami terenowymi oraz innymi urządzeniami. Uczestniczy w pracach ziemnych wykonywanych koparką i pogłębianiu rzek i zbiorników wodnych pogłębiarką. Technik budownictwa wodnego organizuje oraz prowadzi prace związane z utrzymaniem oraz regulacją cieków naturalnych i umacnianiem skarb. Jest też odpowiedzialny za koordynowanie prac związanych z budową i eksploatacją urządzeń. Zna przepisy prawa budowlanego i wodnego, a także odczytuje informacje zawarte na planach sytuacyjnych cieków. Na podstawie tych oraz innych dokumentów podejmuje decyzje odnośnie rodzaju prac, jakie powinny zostać przeprowadzone.
Technik pracujący na stanowisku kierowniczym jest odpowiedzialny m.in. za sporządzenie harmonogramu robót, a także za przygotowanie terenu budowy do pracy. Warunki, w jakich pracownicy będą wykonywali zlecone zadania, muszą być zgodne z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy. Kierownik monitoruje przebieg robót na poszczególnych etapach i dokonuje bieżącej oceny jakości. Oto niektóre przykłady budowli hydrotechnicznych, jazy, zapory, śluzy, elektrownie wodne, kanały. Technik budownictwa wodnego sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentację przetargową na roboty związane z budową, eksploatacją i remontami urządzeń wodnych. Oblicza koszty materiałów, robocizny i sprzętu oraz wykonuje obliczenia pomocnicze. Oferty przetargowe przygotowuje na podstawie tak przygotowanego kosztorysu. Technik budownictwa wodnego to zawód ściśle związany z ochroną środowiska, a także z wykorzystywaniem naturalnych zasobów oferowanych przez naszą planetę. Budownictwo wodne to branża, która stale się rozwija, dlatego wykwalifikowani pracownicy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik budownictwa wodnego, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Po ukończeniu szkoły podstawowej nauka w 5-letnim technikum w zawodzie technik budownictwa wodnego oraz zdanie egzaminów zawodowych. Ścieżka druga. Po ukończeniu szkoły podstawowej nauka w 3-letniej branżowej szkole pierwszego stopnia w zawodzie monter budownictwa wodnego oraz zdanie egzaminu zawodowego, następnie nauka w 2-letniej branżowej szkole drugiego stopnia oraz zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie zawodu technik budownictwa wodnego. Ścieżka trzecia. Po ukończeniu szkoły podstawowej nauka w 3-letniej branżowej szkole pierwszego stopnia w zawodzie monter budownictwa wodnego oraz zdanie egzaminu zawodowego, następnie kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie zawodu technik budownictwa wodnego pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowego. W zawodzie technik budownictwa wodnego istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji